Mam przyjemność zaprosić profesor Małgorzatę Lejko z Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczęcie tego drugiego panelu wystąpieniem na temat tancerek żydowskich w czasach zakłady. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję i chciałabym jedynie powiedzieć, że moje wystąpienie nie będzie referatem problemowym, a raczej jest sprawozdaniem z dotychczasowych badań prowadzonych metodą desk research, a więc przeglądem dostępnych źródeł i tego, co z nich wynika. To zdjęcie, które Państwo widzicie, przedstawia grafikę Mieczysława Weimana z cyklu Tańczący i wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym jest czynna do jutra. Może ktoś zdąży jeszcze. Bardzo ciekawe prace nawiązujące po części do mojego wystąpienia. Przytoczone w tytule mojego wystąpienia słowa „tańcz, opowiedz im wszystko” pochodzą z poematu Pereca Markisza „Do żydowskiej tancerki”, poświęconego doświadczeniom polskich Żydów w czasach zagłady. Tancerka staje się tutaj depozytariuszką pamięci o zbrodniach wojennych, a zarazem ich świadkiem i ofiarą. Taniec zaś medium służącym manifestacji tej pamięci, pamięci, która była jedyną obroną przed okrucieństwem. Tym zagadnieniom chciałabym poświęcić mój referat i ukazać losy tancerek żydowskich w czasach Holokaustu. Obecny stan badań pozwala na zastosowanie modelu jakościowego opartego na udokumentowanych studiach przypadków i śledzeniu losów poszczególnych osób. Osiągnięte wyniki nie uprawniają wprawdzie do uogólnień i formułowania wniosków generalizujących, ale mogą przybliżyć zrozumienie przeżyć i doznań, które stały się udziałem wielu tancerek znajdujących się w podobnych sytuacjach. Przywołam tutaj fakty z życia zaledwie kilkunastu artystek aktywnych na scenach przed 1939, ale należy pamiętać, że mogą one służyć jako egzemplifikacja kolei losów wojennych wielu bezimiennych żydowskich kobiet i dziewcząt. Taniec stał się dla nich bowiem sposobem wyrażania własnej, nowoczesnej tożsamości, buntem wobec roli, jaką przewidywały dla nich tradycyjne scenariusze przygotowywane przez ich ojców, choć skalę tego zjawiska możemy określić tylko w sposób przybliżony. W Polsce w okresie międzywojennym w wielkomiejskich środowiskach żydowskich kobiety z coraz większą odwagą zaczęły wypowiadać posłuszeństwo patriarchalnemu porządkowi. Budziły się ich aspiracje edukacyjne, chciały być widoczne w przestrzeni publicznej i aktywizowały się poza własnym kręgiem rodzinnym. Manifestując swoją podmiotowość, łamały tabu, jakim otoczone było kobiece żydowskie ciało i wykraczały poza tradycyjnie przypisane im role żony i matki. Ich postawa wpisywała się w tak zwane Frauenfrage, czyli kwestię kobiecą, będącą elementem emancypacji i modernizacji. Jedną z dróg samorealizacji obok aktywności społecznej, edukacyjnej, publicystycznej, sportowej była działalność artystyczna w zakresie literatury, sztuk plastycznych, ale także tańca, który dotychczas nie był przedmiotem badań nad indywidualnymi strategiami emancypacyjnymi żydowskich kobiet. Dla dziewcząt o pokolenie starszych, pochodzących nie tylko z ortodoksyjnych rodzin żydowskich, ale także z kręgu zamożnej inteligencji, taniec i występy publiczne były całkowicie niedostępne, nawet jeśli w szkołach gimnazjalnych uczono tańca towarzyskiego.
Urodzona w Warszawie w 1888 roku, Marie Rambert swoje wykształcenie taneczne zdobyła za granicą. Nie tylko dlatego, że szkół tańca wówczas nie było, ale przede wszystkim dlatego, że jak pisze w swoich wspomnieniach, cytuję, nikt nie wyobrażał sobie, aby córka mieszczańskiej, inteligenckiej rodziny uprawiała taniec jako zawód. Tymczasem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wracały tu tancerki niekoniecznie żydowskiego pochodzenia, z pokolenia Rambert, wykształcone za granicą i prowadziły prywatne szkoły tańca, otwarte także dla dziewcząt wyznania mojżeszowego. To określenie, wyznanie mojżeszowe, to jest określenie używane w statystykach. Jako pierwsze były to Janina Mieczyńska i Tacjanna Wysocka. W ich ślady poszły kolejne tancerki, często ich uczennice, także Żydówki, między innymi Felicja Bratówna, Jadwiga Hryniewiecka, Irena Prusicka. W roku szkolnym 1937-38 w Warszawie działało 12 prywatnych szkół tańca. W Łodzi, Krakowie i Lwowie działały po 4 szkoły tańca, 2 w Katowicach i po 1 w Wilnie i w Gdyni. Łącznie kształciły one wówczas 1283 osoby, w przeważającej większości kobiety, bo mężczyzn było tylko około 40. Zwraca uwagę fakt, że duży odsetek uczennic i uczniów stanowiły osoby wyznania mojżeszowego. Wiktor Czerniewski w sprawozdaniu Szkolnictwo Artystyczne w Liczbach za rok 37-38 podawał, że w Warszawie na 483 uczennice 133 to osoby wyznania mojżeszowego. W Łodzi na 205 162 to jest najwyższy odsetek. W Krakowie na 128 62. Prawie połowa, we Lwowie na 136, 112 osób. Czerniewski podkreślał, że tak wysoki procent, średnio jest to 37,8, udziału dziewcząt żydowskich w kształceniu artystycznym wynikał z wielkomiejskiego charakteru tego typu szkół, gdzie koncentrowały się także środowiska żydowskie. Jeśli weźmiemy pod uwagę także absolwentki wcześniejszych roczników, to grupa tancerek żydowskich i uczennic szkół tańca przed wybuchem II wojny światowej mogła liczyć kilkaset, a nawet około 1000 osób. Jednak losy tych kobiet w czasach zagłady możemy śledzić na przykładzie zaledwie około 2% jednostkowych biografii. Dla opisania i analizy losów tancerek żydowskich można przyjąć 3 podstawowe matryce. Choć każda ze znanych nam sytuacji była uwarunkowana indywidualnie, zależała od osobistych decyzji i nieprzewidywalnych okoliczności. Te 3 matryce to emigracja, wygnanie, ucieczka. Powiem tylko, że Bertolt Brecht, kiedy sam był poza Niemcami, wystrzegał się tego określenia emigracja, bo zaznaczał, to nie był dobrowolny wyjazd, a więc wygnanie, ucieczka. Druga matryca to życie w getcie i trzecia to próby przeżycia w środowisku aryjskim. Wygnanie i ucieczka. Ta historia nie zaczyna się w roku 39, ale w 33. Prześladowanie Żydów, w tym artystów żydowskich, zaczęło się przed uchwaleniem norymberskich ustaw rasowych we wrześniu 35 roku, a jego podstawą była ustawa o reorganizacji urzędniczej kadry zawodowej, ogłoszona po pogromach w kwietniu 33. Była ona wymierzona przeciwko wszystkim religijnym, rasowym, ideologicznym, politycznym przeciwnikom III Rzeszy i nakazywała ich zwolnienie z pracy.
Respektowaniu tych przepisów miała służyć powołana we wrześniu 1933 Izba Kultury Rzeszy, której częścią była Izba Teatrów Rzeszy, obejmująca także środowiska tańca, zarówno tancerzy zawodowych, jak i niezrzeszonych artystów sceny, pedagogów, instruktorów tańca. Ale zanim jeszcze Izba Teatrów Rzeszy zaczęła weryfikować prawo do zatrudnienia poszczególnych tancerzy, w wielu instytucjach kultury zaczęto przeprowadzać czystki i zwalniać w trybie natychmiastowym tancerki i tancerzy żydowskiego pochodzenia. Ta pierwsza fala represji objęła m.in. artystów Staatsoper w Berlinie, a wśród zwolnionych znalazła się tancerka Ruth Abramowicz-Sorel. Po otrzymaniu wymówienia w kwietniu 1933 w czerwcu tego roku wzięła udział w międzynarodowym konkursie tańca artystycznego w Warszawie, na którym zajęła pierwsze miejsce. Przewidując dalsze represje w Niemczech, postanowiła zostać w Warszawie. Wraz ze swoim wieloletnim partnerem Georgiem Grock odbyła tournée po Palestynie, Stanach Zjednoczonych. Od 1934 pracowała w Szkole Mieczyńskiej, od 1937 prowadziła własną prywatną szkołę tańca artystycznego i gimnastyki rytmicznej. Już po wybuchu wojny 6 września 1939 w kościele protestanckim przy ulicy Kredytowej w Warszawie poślubiła polskiego pisarza Michała Chorągiewskiego, którego poznała w 1935. W marcu 1940 dzięki pomocy polskich literatów wyjechali przez Wiedeń, Rzym, Londyn i w 1940 roku dotarli do Brazylii, skąd po 3 latach wspólnie emigrowali do Kanady, gdzie Sorel przyczyniła się do rozwoju tańca współczesnego. Szczęśliwie przetrwali zły czas i do Polski powrócili dopiero w 1957. Wielu uczestników międzynarodowego konkursu tańca artystycznego w Warszawie nie przeczuwało dalszego biegu wydarzeń. Józef Lewitan, niemiecki krytyk tańca, redaktor czasopisma Der Tanz, który już wtedy został wydalony z redakcji, mąż tancerki Ewgenii Eduardowej, w Warszawie był członkiem jury i po zakończeniu konkursu powrócił do Berlina, by w 1937 dzięki pomocy Rolfa Demare wyjechać do Francji. Jednak bardziej intrygujące jest członkostwo honorowe w jury Rudolfa Labana, który sam był wykonawcą prawa o czystości rasowej osób zatrudnionych w III Rzeszy i godził się na zwalnianie z jego szkół i zespołów osób pochodzenia żydowskiego. Podobny los spotkał zresztą tancerki związane z drezdeńską szkołą i zespołem Mary Wigman, w tym Polę Nireńską. Tutaj na podstawie prawa przeciw przeludnianiu niemieckich szkół i uczelni z kwietnia 1933, dopuszczającego zaledwie 1,5% niearyjskich uczniów, Wigman musiała zwolnić około 15% uczennic. Jednak Nireńska była już absolwentką i członkinią zespołu, a może też, jak sugeruje Wiktoria Kostyrko, partnerką Wigman, więc tutaj była jakby podwójnie narażona. W każdym razie wkrótce po powrocie z amerykańskiego tournée wyjechała z Niemiec. Jej dalsze losy dobrze znamy. Przetrwała wojnę w Wielkiej Brytanii, skąd w 1949 wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Choć wydarzenia z czasów zagłady nie były jej osobistym udziałem, trauma z powodu straty rodziny, wyrażona w tetralogii Holokaustu, tragicznie naznaczyła jej życie. Inną uczennicą Wigman była pochodząca z Gdańska Katia Bakalińskaja, która w latach 28-29 uczyła się w tej szkole u Margarety Wallman. Jako absolwentka pozostała w zespole Wigman i podobnie jak Nireńska w 1933 roku odbyła amerykańskie tournée.
po jego zakończeniu, zapewne właśnie na skutek eliminacji z zespołu tancerek żydowskich, powróciła do Gdańska, gdzie prowadziła własną szkołę i występowała w programach Kulturbundu. W 1938, tu cytuję Mieczysława Abramowicza, porzuciła swoją szkołę i nielegalnie wyjechała do Palestyny, gdzie w Tel Awiwie otworzyła studio taneczne prowadzone do lat 80. XX wieku. Nie wiemy dotychczas, jakie były wojenne losy Janki Rudzkiej, uczennicy Mieczyńskiej, Sorel i Grokego, zanim w 1945 nie pojawiła się w Łodzi, a w 1946 w Brazylii. Możemy jedynie za jej niestrudzoną biografię, Marią Claudią Alves Guimarães, powtórzyć pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Inaczej wyglądają drogi, jakimi artystki żydowskie podążały na wschód, by uniknąć opresji nazistowskich, a stając się w pewnym sensie zakładniczkami terroru sowieckiego. Sylwia czy Sara Sven, utalentowana wykonawczyni tańca scenicznego i zdobywczyni brązowego medalu na konkursie w Brukseli w 1939, prywatnie żona reżysera Jakuba Rotbauma, po wybuchu wojny wyjechała do Białegostoku, gdzie pracowała jako pedagog i instruktorka tańca, a stamtąd udała się na studia baletowe do Leningradu. Do Polski powróciła w 1947. Pomyślnie potoczyły się także losy wojenne Lii Rotbaumówny, siostry Jakuba, uczennicy Tacjanny Wysockiej, występującej w jej zespołach. W 1934 podjęła studia reżyserskie w Gitisie w Moskwie, które ukończyła w 1941. Następnie pracowała w Teatrze Frontowym w Krasnouralsku, w Wołogdzie, w Swierdłowsku, od 1954 w Teatrze Operetki w Moskwie. W sumie zrealizowała w ZSRR 26 przedstawień. Dopiero w 1956 wraz z ostatnią falą repatriantów powróciła do Polski. W znacznie bardziej opresyjnych warunkach znalazła się Sonia Mandelbaum, żona Mojżesza Brodersona, znana pod pseudonimem Szejne Miriam, tancerka i założycielka łódzkiego teatru Ararat. W latach wojny i stalinowskiego terroru dzieliła losy męża. W 1939 wyjechali do Białegostoku, skąd w 1941 zostali przesiedleni w głąb Azji. Od 1944 mieszkali w Moskwie, gdzie utrzymywali kontakt z żydowskim środowiskiem artystycznym. Na fali represji Stalina skierowanych przeciwko artystom żydowskim, Brodersson został aresztowany w kwietniu 1950 roku i zesłany na Syberię, gdzie towarzyszyła mu Miriam. Powrócili do Polski w 1956, kilka miesięcy później Brodersson zmarł. Nieliczne z tych kobiet, które znalazły się na wygnaniu, mogły nadal uprawiać swoją sztukę, a nawet rozwijać się artystycznie. Ale czyniły to za cenę wykorzenienia, oderwania od własnego środowiska, poczucia utraty tożsamości kulturowej. Przechodzę do drugiej matrycy, taniec w getcie. Trudno dzisiaj ustalić, ile tancerek zostało zamkniętych w granicach gett utworzonych na ziemiach polskich. W różnym stopniu dostępne są materiały pozwalające na podjęcie takich badań. O ile stosunkowo dobrze udokumentowane są przedstawienia taneczne lub z udziałem tańca w getcie warszawskim, o tyle w odniesieniu do innych gett informacje są szczątkowe i przekazane raczej przypadkowo. Jakkolwiek początkowo protestowano przeciwko przedstawieniom teatralnym w gettach, gdyż uważano je za działalność urągającą katastrofalnym warunkom, w jakich znaleźli się Żydzi,
w Wilnie wypuszczono ulotkę z tekstem „Na cmentarzu nie gra teatr”. To jednak teatr stał się aktywnym pamiętaniem. Przywoływał rzeczywistość, jaką znano sprzed wojny. Był ucieczką przed codziennym cierpieniem i pozwalał zapomnieć o psychozie getta. W getcie warszawskim działało 5 teatrów, spośród których 3 – Femina, Eldorado i Melody Palace, a także działające przez kilka miesięcy Scena na Pięterku – prezentowały repertuar kabaretowo-rewiowy z numerami tanecznymi, który można odtworzyć na podstawie oficjalnie wydawanej Gazety Żydowskiej. Ryszard Marek Groński tak opisywał to zjawisko, cytuję: ze względu na godzinę policyjną wieczory na gettowym Broadwayu zaczynały się o 5:00. Nie ma wątpliwości, to był Broadway. Miejsce narodzin gwiazd, świat zaciekłej rywalizacji, walki o solówkę, lepszy tekst, brawa na wejście. Tutaj zdobywano pieniądze na premiery, oferując nowobogackim procentowy udział w zyskach. Obsadzanie w numerach pewniakach, córeczek, kochanek, żon. Nie brakowało niczego, co znano sprzed wojny. Na scenach gettowych, które działały za przyzwoleniem podziemnej polskiej tajnej rady teatralnej, spotykamy nazwiska tancerek znanych z okresu przedwojennego. Przede wszystkim Ireny Prusickiej i uczennic jej szkoły, Franciszki Manówny, Mannheimer i Stefanii Grodzieńskiej, która okazała się świetną artystką kabaretową. Paradoksalnie najwięcej wiemy o Irenie Prusickiej. Paradoksalnie, gdyż składając po wojnie wniosek o przyjęcie do zaspu, Prusicka przemilczała pobyt w getcie, wypierając niejako ten okres ze swojej pamięci. Na podstawie kalendarium sporządzonego przez Barbarę Engelking można stwierdzić, że Prusicka występowała ze swoim baletem, tak to zapowiadano w repertuarach. Występowała na scenie Eldorado, Komediantce, w Duszach sprzedanych i cyku Kawalarzu, O czym dziewczęta winny wiedzieć, oraz w Rewiach na Pięterku, Wiosna idzie i Szaleństwo na Pięterku. Z kolei w Feminie występował balet Femina, nie wiemy pod czyim kierownictwem, w takich programach jak Batalion Humoru, Od Gminy do Feminy, w Rewii Szafa Gra występowała Manówna i tancerze baletu B. Berkowicz. Nie wiemy, czy to kobieta, czy mężczyzna. W programie Tylko dla dorosłych jako solistki tańczyły Manówna i Prusicka, a w operetce Bajadera wystąpił balet Prusickiej, który wykonał jej choreografię. W 3 przedstawieniach Melody Palace także pojawił się taniec. W Weselu Żydowskim tańczyły Manówna i niewymieniana wcześniej Waldmanówna, zapewne Helena Waldman, która wspólnie z Rudzką prowadziła przed wojną szkołę w Łodzi. Operetka Wesele Rumuńskie wykonana była z baletem, a w przedstawieniu Weseli Biedacy znalazły się popisy taneczne Manówny. W internetowej bazie Centrum Badań nad Zagładą Żydów można odnaleźć nazwiska tancerek baletu Feminy. Występowały w nim S. Kamińska, H. Wolska, B. Berkowicz, B. Berkan, Mimi Marten, może to Maria Martówna. Natomiast w Eldorado tańczyły jako solistki Ina Holska i Zofia Karina. Tych nazwisk nie znajduje w książce Na scenach getowych nie wykonywano jednak nowoczesnych form tańca, wyzwolonego czy wyrazistego. Znalazłam tylko jeden przykład, kiedy na porannym przedstawieniu Prusicka wykonała swój szlagier przedwojenny Robotnica.
Charakter występów dostosowywano do repertuaru kabaretowo-rewiowego, jakiego najbardziej pragnęła publiczność. Recenzja programu Od gminy do feminów w Gazecie Żydowskiej dobrze charakteryzuje tego typu widowiska. Cytuję. Bardzo ciekawie wypadł numer pod tytułem Melodia ulicy. Tu piękne pole do popisu, świetnie dobrany balad Femina w różnorodnych, wielobarwnych kostiumach. Z IH Inacholska, SK Kamińska i HW Helena Waldman, to są moje domysły, bo tu podawano tylko inicjały na czele. Rekord oklasków i bisów biła RC, czyli Regina Cukier. Znakomita ta artystka scen żydowskich, ciesząca się olbrzymim powodzeniem, czaruje wprost publikę swoim humorem, piosenką i tańcem. Odtworzyła na tle pomysłowych dekoracji z baletem trzy rodzaje wesołości narodowych – argentyńską, hiszpańską i żydowską. Z dużym ferworem świetna tancerka FM Franciszka Manówna odtworzyła fantazję węgierską, zbierając żniwo zasłużonych braw również w zbiorowym wokalno-tanecznym numerze pod tytułem Kiedy tańczysz tango z panem Orensteinem. W getcie warszawskim urządzano także wieczorki tańca towarzyskiego w kawiarniach i tańczono w mieszkaniach. Nieznana z nazwiska Celina, kuzynka Haliny Aszkenazy, która po ukończeniu gimnazjum zapisała się do szkoły baletowej, w getcie występowała w prywatnych spotkaniach towarzyskich w pokoju niejakiego Henka i Oskara wiosną 1943 roku. Cytuję, pewnego wyjątkowo smutnego dnia Celina proponuje, że zatańczy. Robi to bardzo rzadko. Halinka A przygrywa jej na gongu. Celina improwizuje. Jej taniec wyraża rozpacz i bunt. Tancerka walczy z niewidzialnym wrogiem. Wreszcie pada, ginie. Wszyscy rozumieją, co chciała powiedzieć. Tańcem popisywały się także dzieci na występach publicznych. Przygotowywała je bądź Rena Szpacenkop, specjalistka od rytmiki dziecięcej, bądź Rosa Wexler, która pracowała z dziećmi w sanatorium. Jednak ten gettowy Broadway nie był w stanie dać zatrudnienia wszystkim tancerkom i adeptkom. Leon Neidberg wspominał, że bracy na ulicę wylegli skrzypkowie i wiolonczeliści, uczennice baletu. Na ulicy wszyscy są zrównani. Łączy ich ta sama potrzeba. Chcą jeść. Nie wiemy, ilu kobietom, tancerkom udało się przetrwać getto. Franciszka Manówna, z jednej strony oskarżona o współpracę z gettową policją, z drugiej podziwiona za odwagę, zginęła w Auschwitz. Grodzieńska i Prusicka wydostały się z getta przed jego likwidacją. Mniej wiemy natomiast o tancerkach przebywających w gettach w innych miastach. W Litzmannstadt getto w Łodzi znalazła się Dorota Friedel, uczennica Rudzkiej i Waldman. Nie wiadomo jednak, czy występowała w teatrze rewiowym Awangarda prowadzonym przez Moshe Puławera. W getcie w Częstochowie znalazła się Emilia Wędrowska, która uczyła się tańca w Łodzi. I ostatnia część próby przeżycia po aryjskiej stronie. Najtrudniej jest chyba zebrać informacje o tancerkach i adeptkach tańca, które próbowały przetrwać wojnę w ukryciu po aryjskiej stronie. W Warszawie w czasie okupacji działały oficjalne szkoły baletowe Leona Wójcikowskiego oraz Janiny Mieczyńskiej, natomiast nielegalnie naukę tańca i rytmiki prowadziły Hryniewiecka i Wysocka.
Mieczyńska i Wysocka w opublikowanych wspomnieniach opisały przeżycia z czasów wojny. Mieczyńska nawet pisała: nie było tak źle, miałam dużo szczęścia. Dla Wysockiej te lata były trudniejsze, ale żadna z nich nie wspomniała ani o losach ich żydowskich tancerek i uczennic, ani nawet o teatrach działających w getcie, a nawet o getcie samym. Jedynym pełniejszym dokumentem zaświadczającym o wojennej tułaczce, życiu w ukryciu pod zmienionym nazwiskiem, narażaniu się na szykany ze strony Polaków i groźby donosów, są wspomnienia tancerki Natylerskiej. Początkowo ukrywała się w Warszawie. Pisała: zamieszkaliśmy w pokoju na pierwszym piętrze. Na parterze był duży, pusty pokój, w którym stał fortepian. Tam mama grała całymi dniami, a ja tańczyłam do muzyki Chopina, Bacha, Pulenza, Albeniza. Układałam tańce do muzyki, do tematów pisałam libretto. Pracowałam całymi dniami. Tylko co pewien czas podbiegałam do okna i patrzyłam na drogę, czy nie idą po nas Niemcy. Wracałam do drążka z ulgą, że mogę kontynuować ćwiczenia. Przed wojną Lerska uczyła się w szkole Mieczyńskiej w Warszawie. Tam zetknęła się z Ruth Sorel i Georgiem Grocke, którzy po wybuchu wojny zostawili w domu jej rodziców walizkę ze swoimi kostiumami scenicznymi. Matka Lerskiej wymieniła je na Lubelszczyźnie na żywność. Kiedy zjawiła się tam sama Nata, cytuję, akurat była niedziela. Z wszystkich stron wsi szli na mszę chłopi ubrani w kostiumy sceniczne Sorel i Grockego. W atłasy, brokaty i szyfony, w tiule, szarawary, bolerka, w spodnie za krótkie, w spodnie za długie. Ale było to raczej jedno z nielicznych, zabawnych wspomnień, gdyż rzeczywistość była pod wieloma względami opresyjna. Stefania Grodzieńska po ucieczce z getta była opiekunką synów Zofii i Gabriela Kijkowskich w Gołąbkach w pobliżu MOR. Irena Prusicka z kolei w tym wspominanym już kwestionariuszu weryfikacyjnym ZASP-u deklarowała, cytuję, okres wojenny przeżyłam na wsi jako administratorka majątku ziemskiego. O losach innych kobiet dowiadujemy się przypadkowo. Między innymi z dokumentów wywiadów zebranych przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Kilka przykładów. Pochodząca z Krakowa uczennica szkół baletowych Klara Halbreich początkowo ukrywała się pod zmienionymi nazwiskami poza Krakowem. Trafiła do getta, skąd udało jej się uciec wiosną 1943. Szukała schronienia na prowincji, gdzie była szantażowana przez Polaków i spotkała się z groźbą denuncjacji. Była w Niemczech. W 1947 powróciła do Krakowa, gdzie przez 10 lat była nauczycielką baletu. Potem wyjechała do Izraela. Uczennica warszawskich szkół baletowych Krystyna Lewiarz, ukrywająca się pod różnymi nazwiskami. Najpierw w kryjówce, w piwnicy, w domu jej rodziców. Po denuncjacji rodzina znalazła się w getcie, skąd ojciec wyniósł ją w worku. Przeżyła dzięki opiece Polaków w Warszawie i we wsi Hąśno-Nowe. Przedstawione tutaj losy żydowskich tancerek są niezwykle skromnym rozpoznaniem opresji, jakiej doznawały w czasach zagłady. Kontynuacja tych badań musiałaby się wiązać z głęboką kwerendą archiwalną z jednej strony, dotyczącą przedwojennych tancerek i uczennic wyznania mojżeszowego, z drugiej zaś ich okupacyjnych biografii. Innym postulatem badawczym byłaby refleksja nad reprezentacją problematyki zagłady w tańcu,
zarówno w przypadku Polini Reńskiej, choć takie prace już podjęto, ale także Hani Holm, jej Tragic Exodus z roku 1939 i Lestera Hortona, Warsaw Ghetto z 1949. Zapraszam Państwa do tych badań i szukam współpracowników. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Jeżeli będzie jakiś czas na dyskusję, może po wystąpieniu Antona, które będzie siłą rzeczy wystąpieniem również wirtualnym, ponieważ kolejny nasz panelista to ukraiński choreograf i tancerz i tutaj pozostaniemy cały czas w tym obszarze relacji sztuki i wojny, trudnych wyborów artystycznych w czasie wojny, tylko że przeniesiemy się do współczesności i będzie to wystąpienie o charakterze może pewnego manifestu bardziej niż wystąpienie naukowe, ponieważ nagranie, przysłuchiwałam je troszeczkę wczoraj, jest czasami, wydaje mi się, troszeczkę trudne do, znaczy nie to, że trudne do zrozumienia, ale jakby polecam korzystanie z tłumaczenia, zwłaszcza, że mamy naprawdę wspaniałych tłumaczy, jeżeli będzie jakiś kłopot z... Hello. Jakiś kłopot z rozumieniem tekstu. Będzie po angielsku oczywiście. Hello. I'm Anton Ovchinnikov from Kyiv, Ukraine, and my topic is Dancing the New Realities, A Beauty and the Beast of the War. On February 24th, all of us living in Ukraine and awakened by missiles explosions realized that our life will never be the same again. This understanding fell upon us all at once, with the whole mass and weight of missile strikes, each of which we felt in our hearts. It took us time to understand what we had lost and how to look at it from a distance. But for now, this time is not enough. Every day of the war, the wound of the Ukrainian body becomes deeper and the skin around it becomes rougher and tougher. Every new day we throw away a part of yesterday's selves into the waste basket of history and try to find today's selves. Can we imagine right now what we will become tomorrow? This is a question that unfortunately there is no way to answer yet. There is no ground underfoot, and the one that exists is so unsteady and unreliable that it seems even more dangerous to step on it than to stay in a high-rise apartment after an air raid alarm has been announced. There is no future. Now this statement no longer seems utopian. It exists, and it fits perfectly into quantum physics without serious consequences. It exists, but it absent at the same time. We came close and tried on Theodor Adorno's saying, writing poetry after Auschwitz is barbaric, and this undermines the very awareness of why it is impossible to write poetry today. We try on and try to look at ourselves in the mirror with the question, is it possible to dance after Bucha? The answer to this question is complex and has too many vectors to simplify even to the size of one paragraph. Just like contemporary dance itself, which takes on a variety of forms, defending its sincerity, so do all the choreographers in Ukraine who believe that they are engaged in contemporary dance, interpret the contemporality of dance too differently for themselves. For the last decade, since 2010,
when we started holding the only regular dance festival in Ukraine, I have been constantly faced with the choice and the need to reformulate what it means to be contemporary in dance in Ukraine. And it always seems to me that contemporality has never been so shaky that one could find words for it. Today it becomes even more difficult. War knocks out support from under the body, and it works in every sense, emotional, psychological, and physical. Dancing without support is impossible. The body is still sick and finds an opportunity to rely on. It feels this absolute necessity even if the dancer does not feel it. In the same way, for a dancer, sometimes there comes a state when the dance itself is the support for existence in the world, when the inability to perform the usual dance rituals in itself makes life unbearable and meaningless. I do not know what happened to my colleagues after the outbreak of the war and how they filled the void that appeared. I know and see that many of them have not yet been able to regain the meaning of dance and still do not feel the need for it. Yes, a necessity is the right word. It was this word that became one of the defining ones in the way of life of people who remained in Ukraine after the beginning of the war. Does it make sense to do something if it's not necessary? Is there any need to take some actions if they do not lead to victory in the war? My first dance since the beginning of the war happened in the first decade of April, 6 weeks after the invasion. All these first weeks passed in an endless search for good news, but for some reason only bad ones were found. Among other things, I sometimes came across some dances on social networks. In my opinion, it was these unformed and not fully formulated statements that were the most honest. These statements conveyed all the emptiness and uncertainty of existence, which was framed by the physical impossibility of reconciliation with such a state. One of the first flash mobs that appeared on the Ukrainian Facebook was a proposal to create a dance to the music, so-called music of an air raid siren. It seems to me that this is a completely logical consequence. The long hysterical sound of a siren in the city space, echoing through the empty courtyards, is a completely new sound for a modern urban person. Nothing like this had ever happened to him under any circumstances. He doesn't know how to react to the siren. It primarily causes fear and numbness in the body. It seems to me that trying to dance to the sound of a siren is an unconscious desire to tame it. This is the desire to make it habitual for the body, so that it stops shuddering from its sounds and turns into a piece of meat and in anticipation of the arrival of the missile. I saw several flash mobs of European dancers with the same soundtrack. One of them was performed by Sasha Waltz Dance Company. For me, it was a rather strange spectacle, in which there was an obvious desire to express so-called support for the choreographers of Ukraine, but it was nothing more than this. Looking at the dancers, it was quite clear that they had never heard the sound of siren on the street and only tried to imagine how it could be with them.
Perhaps the main thing that I realized for myself tracking the revival of dance activity is that it gives hope for the continuation of life, at least a little like the one that was before. After all, this was the most terrible in the first weeks. Not that life can end at one moment, but that it will never be the same again. And that all the most important things in life can live it forever. This is exactly how terrifying the first spontaneous geopolitical choreography was, which began to be created by the mindless effort of a huge number of people hastily leaving Ukraine through the western border, hundreds of thousands and even millions of people who filled the stations and then the trains, merging into powerful, full-flowing streams to cross the border with the European Union and disperse in thin streams in the cities and villages of peaceful Europe. How many of them will return? And then? In my first dance, which happened after the beginning of the war, a wooden stool was in the frame with me, which I took with me to the shooting along with a camera and a tripod. I did not quite understand what I would do with this, but my body, which had forgotten about the dance, probably knew that it needed visible and tangible support. Something else besides the earth that lives from the under my feet and the water, which seemed to me something that brings calm and coolness. The first post-war dance turned into a dance film, which I, without thinking twice, called Monochrome. The title accurately conveys my emotional state as well as many of those with whom I was able to talk after watching the film. All the variety of colors of the world ceases to matter for those who have felt the flames of war on themselves. The world is divided only into good and evil, and evil in this confrontation must be destroyed. After the entire video material was recorded, I felt that the dance seemed to return to the body the ability to distinguish halftones and colors. And this became a key idea for me when creating and editing the film. Another idea that was strongly expressed into the film, but at the same time was out of my focus, was the idea of loneliness and fragility of a person. This is what I have heard from other people who have seen the film. This is another reality of war that does not let me go even now, even when I spend time among people close to me. The feeling of danger that arises when there are others nearby has always been my companion, but it has become especially acute now. Especially if these are people who do not have experience similar to mine. In May 2022, together with the Contemporary Dance Platform team, we started collecting dance videos filmed by Ukrainian choreographers after the beginning of the Russian invasion of Ukraine. The project was called Let the Body Speak. To promote the videos, a YouTube channel of the same name was created and we presented it on August the 1st with the first three videos. Further, it was decided to publish 3-4 videos weekly until the end of the war. The goal of the project is not only to create an archive of dance videos, but also to meet with experts online to discuss the place and especially the role of contemporary dance in the new reality. The first result of the project, even before the publication of the first videos, was a rather interesting online discussion organized by the Contemporary Dance Platform. Since the announcement of the
project, there have been unexpected disagreements among the dance community about its role as a whole. Perhaps a result of an inaccurate task communication, it caused a backlash among dancers who had been actively involved in creating dance videos before the war. The question that started the discussion was the question of whether it is even ethical to make dance videos during the war. In the process, this question narrowed down to the topic of the ethics of dance and what dance can be like in a country where the entire male population under 60s is subject to mobilization. It was the latter that eventually became a stumbling block due to the fact that some of the dancers and choreographers are physically unable to continue their art practices because they take an active part in volunteer activities or even are in the ranks of the territorial self-defense forces. Does this mean that those artists who have the opportunity to dance should give it up out of solidarity? This discussion led us to the idea of expanding the conditions for the presentation of choreographers within the framework of the project. It was decided that these could be not only dance videos, but simply interviews and discussions with the participants also. As for the first videos themselves, which are published on the Let the Body Speak channel, they represent a fairly wide range of what is happening now in the so-called contemporary dance of Ukraine. To begin with, it's worth saying that we received more than 100 videos, but a particularly large number were filmed in the first months of the war. It is rather difficult for me to call everything that can be seen in these videos contemporary dance. But here again, the question arises of what contemporary dance is for Ukrainian choreographers. And although this issue is essentially not the topic of this speech, I would like to briefly dwell on it separately. Another topic that sounded at the first discussion within the framework of the Let the Body Speak project was the search for the new dance language. If there is a feeling that dance has become irrelevant and inconvenient to watch and perform, then perhaps it is worth trying to turn to the language. This is exactly what one of the Ukrainian choreographers, Daniil Zubkov, says in an interview with the New York Times American journalist Gia Kurlas. Ukrainian contemporary dance can only be created now by dance artists living in the country since the Russian invasion on February 24th. And that means starting from scratch. As he sees it, now is the time for the birth of authentic, essential Ukrainian contemporary dance. Is this possible now when the war is in its most severe phase and requires the maximum exertion of all internal forces, both among those who are at the front and those who are in bomb shelters? When we made the decision to publish dance videos featuring different styles of dance, we thought about this very opportunity, the search for the new dance language. Perhaps this is one of the ways to start paying attention to what you have not paid attention to and what has always been uninteresting to you. In addition, it was important for us to give an opportunity to speak to everyone who has something to say and to create a sense of community and unity among the dancing Ukrainians who are scattered all over the world. In addition, videos collected on one platform make it possible for everyone to view each other's work and find exactly what is important for themselves.
In conclusion, I would like to say that the history of contemporary dance in Ukraine continues. Someone is simply trying to return to the very dance that he has been doing all the last years, and thus trying to restore the broken connections between the inner world and the outer reality. And someone else is just trying to find the answer in the body to the emotional experience of the last time. Someone else is engaged in extreme experiments with his body and with the camera. What of all this will remain on the surface after the war? We do not yet know. But I hope we find out soon enough. Thank you very much for listening. Szanowni Państwo, przekażę też Antonowi oklaski. Być może jakoś nam się uda połączyć na dyskusję na chwilę, na koniec panelu, ale absolutnie nie mogę niczego obiecać, bo jest to skomplikowane bardzo. Teraz chyba przyda się wszystkim 15 minut przerwy i wracamy za 15 minut.